Radia Kielce, wiesz. Rozmowa dnia. Radosław Podsiadły, dzień dobry. Gościem Radia Kielce jest lider wszystkiego Prawa i Sprawiedliwości, poseł Krzysztof Lipiec. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Z lekkim opóźnieniem, bo sytuacja na drodze nie najlepsza. No zimą lepiej się podróżowało, no ale... Miejmy, Dajemy radę. Miejmy nadzieję, że odpuści. Osiem wszystkich miast znajdzie się w gronie polskich samorządów, które mogą liczyć na dodatkową unijną pomoc w realizowaniu prorozwojowych projektów. A te pieniądze to nie nowa pula, ale rodzaj przypisania czy dedykowania ich właśnie do średniej wielkości ośrodków miejskich. Mają pomóc przede wszystkim w zatrzymaniu odpływu mieszkańców. Panie poszliwczy, Pana zdaniem tak, się dokładnie, to uda? Dokładnie. Taka, taki jest cel tego przedsięwzięcia, które wpisane jest w plan Odpowiedzialnego rozwoju premiera Morawieckiego, to już najwyższy czas, aby rzeczywiście pomyślano o rozwoju tych miast, które do tej pory były zapomniane przez władze. To jest tak naprawdę wpisanie się w politykę zrównoważonego rozwoju. Na którą tak dawno czekali mieszkańcy, między innymi województwa świętokrzyskiego. My nie chcemy żyć w Polsce B czy w Polsce C, ale chcemy mieć szansę dorównywać do, tej, do tych okręgów, do tych regionów lepiej rozwijających się, i dlatego też jest ta pomocna dłoń. W postaci tegoż pakietu, który opiewa na kwotę 2,5 miliarda złotych. To będą środki, które będą pochodziły z funduszy europejskich, ale również i środki krajowe. I jestem przekonany, że ten program. Rozwoju średnich miast dobrze się wpisze w naszą świętokrzyską rzeczywistość. Mówimy o ośmiu świętokrzyskich miastach. Dlaczego akurat taka liczba? No, osiem to jest dużo miast, bo jeśli uwzględnimy, że jest 13 powiatów, 13 miast powiatowych, to ponad połowa kwalifikuje się do tego programu. No, trzeba było przyjąć jakieś założenia, i jednym z takich Parametrów, które były brane pod uwagę, to jest określenie liczby mieszkańców. To mają być miasta, których liczba mieszkańców jest nie mniejsza niż 15 tysięcy, i te miasta są stolicami powiatów. I akurat u nas tak to zostało, że tak powiem, ukształtowane, że 8 miast powiatowych, tych, gdzie liczba mieszkańców ponad 15 tysięcy wynosi. Zakwalifikowały się do tego programu. Program wsparcia dla średnich miast będzie wykorzystywał pieniądze z czterech programów operacyjnych. Wszystkie te programy operacyjne to są programy, w których pieniądze są dzielone na poziomie centralnym, nie regionalnym. Czy tak, to właśnie, lepiej to jest, czy gorzej w, dla regionalnych? W, w moim przekonaniu to lepiej, bo bowiem to są, to są takie programy, w których są ulokowane dosyć znaczące środki finansowe i, i to są programy, które będą również wpisywały się w pewną taką Strategię, politykę wręcz ogólnonarodową narodową, która będzie kompatybilna również z tym, co się będzie działo w Unii Europejskiej. I to nas bezpośrednio będzie przybliżało również do tych krajów wysoko rozwiniętych w Unii Europejskiej. No taki jest cel tego programu, żebyśmy nie zostawali w tyle, tylko żebyśmy mieli szansę na taką ucieczkę do przodu. To są ten pakiet tak naprawdę jest pakietem bardzo pojemnym. On dotyczy wielu przedsięwzięć. Wzięć publicznej działalności, bo tam można znaleźć środki na infrastrukturę, środki na zachętę dla inwestorów, środki na rewitalizację zdegradowanych obszarów. No bo przede wszystkim to jest również klucz tego wszystkiego. Polska Akademia Nauk spośród 255 miast, które kwalifikują się do tego programu. Zakwalifikowała 122 miasta, które zostały, które utraciły bądź tracą funkcje społeczno-gospodarczej, i trzeba podkreślić, że właśnie spośród tych ośmiu miast świętokrzyskich, wszystkie się kwalifikują do tego, to w jakimś sensie również jest z taką sytuacją priorytetową, albowiem dla tych miast będzie większe wsparcie, i tak na przykład już od tego roku będą uruchomione specjalne środki w ramach programu operacyjnego Infrastruktury Środowiska. Środowisko właśnie na modernizację zdegradowanych obszarów, na dostosowanie do tej polityki związanej z gospodarowaniem odpadami czy odpadami komunalnymi i jestem przekonany, że tutaj te miasta ze Świętokrzyskiego również będą się kwalifikowały, będą aplikowały do tych konkursów, które w ramach tych programów będą ogłaszane. Właśnie to miałem zapytać, w jaki sposób pieniądze będą dzielone, ale już wiemy, że chodzi o konkursy tak, podobne chodzi, przy innych chodzi, programach. Chodzi o konkursy, ale w tych konkursach te miasta będą wydzielone pule odpowiednich środków i, i w ramach tych wydzielonych Zielonych pól finansowych będą, że tak powiem, te miasta zakwalifikowane do programu będą traktowane priorytetowo. My mamy już podobną sytuację, chociażby w kontekście kontraktów terytorialnych, tak, gdzie też w ułatwionej procedurze konkursowej pewne przedsięwzięcia będą się kwalifikowały. Wracając do programu wsparcia dla średnich miast, warto też wspomnieć o tym, że kwalifikowane do programu będą tylko przedsięwzięcia które nie będą służyły przejedzeniu pieniędzy, nie na siłę wydawane mają być te pieniądze, tylko mają służyć no czymś No wreszcie, wreszcie to jest to, czego tak naprawdę od dawna domagaliśmy się, bowiem często mieliśmy takie spostrzeżenia, że środki europejskie przede wszystkim, właśnie tak jak tu określenie bardzo słusznie padało, że one były przejadane, więc nie, były, nie było to z prawdziwego zdarzenia inwestowanie. Stąd też istnieje pomysł na to, aby te wszystkie przedsięwzięcia, z, też zaczęły funkcjonować na nowych mechanizmach i nowych instrumentach finansowego wsparcia. Odchodzi się już od dotacji, odchodzi się od długu, natomiast powstanie. Fundusz Inwestycji Samorządowych i w ramach tego funduszu ten fundusz będzie mógł obejmować akcje w spółkach, które będą aplikowały do różnych programów. Będzie możliwość udzielania pożyczki, emisji obligacji. To są te instrumenty. Co prawda są znane również w, w, w finansowaniu publicznych inwestycji, jednak do tej pory ich możliwość, że tak powiem, była w tego typu przedsięwzięciach bez mała zerowa. Teraz będą to te instrumenty, które będą wspierały te wszystkie przedsięwzięcia. W tym również trzeba powiedzieć, że w ramach tego funduszu. Inwestycji samorządowych, będzie możliwe również pozyskanie środków na tak zwany własny wkład, który jest niezbędny w przypadku sięgania po środki z wymienionych wcześniej programów operacyjnych. Wspomniał Pan podczas wczorajszej konferencji prasowej o tym, że te ośrodki, które teraz będą wspierane, ośrodki miejskie, to miejsca, które do tej pory były trochę zapomniane przez rządzących. No tak, to, to nie ulega żadnej wątpliwości, dlatego to jest, tak jak powiedziałem, to jest takie nowe otwarcie. Rządu, rządu prawa i sprawiedliwości. My odeszliśmy od tego modelu yy, rozwoju zwanym modelem Polaryzacyjno-dyfuzyjnym, tak, gdzie ci, którzy mieli, to trzeba im było dać jeszcze więcej, tak? My stawiamy na zrównoważony rozwój, a więc, a więc staramy się wspierać tych, którzy do tej pory, o których do tej, którzy do tej pory byli pominięci, bez mała, ale to nie tak, że to było celowe pominięcie, no, taka, taka była polityka, to była zła polityka. Ona tak naprawdę nie ma nic wspólnego z tymi politykami, które Legły u podstaw dobrego rozwoju Unii Europejskiej. Panie pośle, jeszcze jedno ważne pytanie. Kiedy mogą samorządy spodziewać się pieniędzy z tego nowego programu? No tak jak powiedziałem, już pierwsze środki finansowe będą uruchamiane w tym roku. Program operacyjny Infrastruktura i Środowisko też w ramach tego programu, w ramach tego pakietu. Środki z power czyli z programu operacyjnego wiedza, rozwój, będą wiedza, edukacja, rozwój będą, będą uruchamiane już w tym roku. I jestem przekonany, że, że no, ta inicjatywa, że tak powiem, zostanie rozpowszechniona bardzo szybko. Samorządy są, że tak powiem, można powiedzieć, wyspecjalizowane w przygotowywaniu tych programów. Każdy samorząd wie, gdzie chciałby ulokować te nowe inwestycje, na które będą dodatkowe środki finansowe i jestem przekonany, że to pójdzie bardzo szybko. Tym bardziej, że też jest taka polityka rządu. Mamy duże zapóźnienie, jeśli chodzi o wydatkowanie środków europejskich w nowej perspektywie finansowej. Myśmy to pokazywali również, jak wygląda sytuacja w Województwie Świętokrzyskim w ramach środków skierowanych na rozwój, na rozwój regionalny, które są w dyspozycji. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, i tu trzeba nadać takiego dużego przyspieszenia, żeby można było te inwestycje dobrze przygotować, dobrze je zrealizować, i to im wcześniej, tym lepiej, tak? Bo to przecież jeśli uznamy, że to są inwestycje z prawdziwego zdarzenia, to one się muszą też i szybko, że tak powiem, pracować na siebie. Na koniec, panie pośle, nie możemy uciec od innego tematu, który pojawił się w dzisiejszej prasie lokalnej. Jacek Semaniak miałby być potencjalnym kandydatem na prezydenta Kielc, zgłaszanym jako następca Wojciecha Lubawskiego i popieranym przez środowiska prawicowe. Wie pan coś na ten temat, czy rzeczywiście rektor UJK... Będzie kandydował na stanowisko Potencjalny, prezydenta? Stanowisko potencjalnych kandydatów to by można było dzisiaj tutaj mnożyć i myślę, że to nie na tym rzecz polega. Ale czy ten byłby kandydat, dobrym kandydatem właśnie? Kandydat, kandydat na prezydenta Kielc musi być kandydatem zaopiniowanym pozytywnie przez szerokie środowisko prawicy. Co najmniej zjednoczonej prawicy. I sądzę, że z tym przedsięwzięciem, i z takim ogłaszaniem bez politycznych konsultacji, to jest jeszcze chyba zawczasu. czasu. Przyznam szczerze, że boję się, żeby to nie był falstart, bo pan profesor Jacek Samaniak no, na pewno by sobie na to nie zasłużył. Ja nie wiem, czy panowie mieli to uzgodnione, czy czy... A Pana zdaniem, Panie Pośle, to dobra kandydatura A, Profesor a, moim, a moim zdaniem, Czy może a się liczyć moim w to y, trzeba się, że tak powiem, mocno sprężyć, dobrze nad tym pochylić i ogłosić już takiego kandydata w odpowiednim czasie, który przystąpi, że tak powiem, z marszu i do kampanii wyborczej przedstawi. Kielcom dobry program, który yy, będzie mogło zrealizować i myślę, że z tym wszystkim jeszcze zaczekajmy. Gościem rozmowy dnia w Radiu Kielce był lider Wszystkiego Prawa i Sprawiedliwości, poseł Krzysztof Lipiec. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Za uwagę. Dziękuję. Radosław Podsiadły.